Dzisiaj chciałbym Państwa zainteresować serialem, dostępnym na platformie streamingowej Amazon Prime. Gdyby ktoś z Państwa nie miał jeszcze dostępu do tej platformy, to proszę pamiętać, że pierwszy miesiąc jest za darmo. Zawsze można ją przetestować przy okazji. To jest 8 godzinnych odcinków, serial nazywa się Dziewięcioro Nieznajomych w oryginale Nine Perfect Strangers i jest taką flagową produkcją amerykańskiego. Yy, Portalu serwisu streamingowego Hulu, który w Polsce nie jest dostępny, ale jego produkcje zdarzają się w dystrybucji innych, no właśnie tak jak w tym przypadku Amazon Prime. Ta produkcja Nine Perfect Strangers to jest nie tylko wielki sukces Hulu. Ale także, ale także prestiżowy sukces nie tylko pod względem oglądalności. Jego współproducentką i główną aktorką jest znana państwu znakomicie Nicole Kidman. Serial został zrealizowany głównie w Australii, więc Nicole Kidman pewnie nie, mus, nie musiała się ruszać z domu. Tam jest w ogóle wiele elementów australijskich, ale sam serial został ym, y, wyprodukowany na podstawie książki, na podstawie książki Lian Moriarty, y, a y, showrunnerem, czyli no, takim y, y, szefem całego projektu, jest David E. Kelly. Y, Otóż ten niewątpliwy sukces drugiej połowy 2021 roku serialowy, on zresztą już dostał parę nagród i jest nominowany do wielu nagród, które niedługo będą rozdawane opowiada historię dziewięciorga ludzi z przejściami, z różnymi trudnymi sytuacjami, które ich spotkały w życiu. Którzy trafiają do ośrodka no, takiej psychologicznej odbudowy, psychicznej odbudowy, wzmocnienia, nazywa się Tranquillum. I jego szefową jest grana przez Nicole Kidman masza, masza Dmitryczenko. I masza jest to osobą tajemniczą. Też z jakąś przeszłością i będziemy się dowiadywali tego w trakcie serialu. Ale przede wszystkim ona ma niezwykłą ofertę, mianowicie ma e, obie, daje obietnicę tym wszystkim e, skopanym przez życie ludziom, że e, Pomoże im odnaleźć spokój. Tak jak nazwa tego ośrodka Tranquilum no, właściwie sugeruje jakieś poczucie bezpieczeństwa, łagodności, spokoju, taka, takie przytulenie, takie przytulenie, które pozwoli się jakoś podnieść z popiołów życia. No więc dziewięcioro nieznajomych wybiera ten ośrodek, ale też oni są wybrani, bo to chętnych, żeby przyjechać do tego ośrodka, notabene bardzo drogiego, jest wielu. Ale spośród nich Masza wybiera tych, których ona chce u siebie gościć. A więc wybór jest podwójny. Oni wybierają ją, ale potem ona wybiera ich. W przypadku, gdy brakuje im pieniędzy, gotowa jest nawet. Zapłacić za nich, po to, żeby oni tu się znaleźli. Bo sytuacja jest i ma być wyjątkowa, i te osoby, które tu się znajdą, mają pasować do tej sytuacji. Ale nie wiedzą ani oni, ani państwo na początku, zasiadając do serialu dziewięcioro nieznajomych, nie wiedzą o tym, że do ośrodka przyjeżdża mm, nie dziewięcioro. Ale osiemnaścioro gości. Ta druga dziewiątka jest dla nas ukryta. I teraz staję przed trudną sytuacją, bo chciałbym Państwu powiedzieć więcej, żeby pobudzić wyobraźnię, ale jednocześnie ten serial zbudowany jest na odkrywaniu kolejnych kart. I no, im więcej kart się odkryje, tym mniejsze napięcie będzie Państwu towarzyszyło. Więc nie będę opowiadał o tym, z czym goście przyjechali do ośrodka. Czego on, oni doświadczyli wcześniej i, i, i z jakich gruzów chcą się podnieść. Z jakich popiołów chce ich wskrzesić, jak te feniksy, masza. Ale mogę powiedzieć to, co pomoże Państwu oglądać ten serial, jeśli od razu będziecie zwracali uwagę na to, że ich jest nie dziewięcioro, a osiemnaścioro. Dlatego, że każdy z nich przywozi ze sobą jeszcze jednego gościa, i tym gościem jest jego osobisty demon. Każdy z nas, proszę Państwa, ma w sobie demona. Ma w sobie siłę destrukcji, która czeka tylko na moment, żeby zacząć nas podgryzać lub niszczyć. Ma w sobie demona, którego, jeśli spostrzeżemy, staramy się ukryć, staramy się zadeptać, staramy się wepchnąć pod dywan, staramy się o nim zapomnieć. Staramy się nie wiedzieć i nie przyjmować do wiadomości, że takiego demona w sobie mamy. Kłopot w tym, że jeśli on już jest i on już się nam pokazał i już wiemy, że on jest, to jedynym sposobem na to, żeby się go pozbyć, jest skonfrontowanie się z nim. A więc to zapominanie, wypieranie ze świadomości, wpychanie pod dywan, zaprzeczanie temu, że istnieje, nic nie da. To jest trochę jak z alkoholizmem. Tak długo jak będziemy mówili, że nie, to mnie nie dotyczy, no to od czasu do czasu towarzysko tylko się napije. A właściwie, nawet jeśli więcej, no w każdej chwili mogę przestać. Tak samo jest z paleniem, ale, ale to. Parę, dwa, trzy papierosy dziennie, zresztą nie muszę, nie muszę. Jak nie będę chciał, to po prostu nie przestanę palić, przestanę pić i tak dalej. To, są, to jest ten sam mechanizm. Tak długo jak się nie skonfrontujemy z tym, że mamy problem i że ten problem jest do pokonania, ale pierwszym krokiem w kierunku jego pokonania jest po pierwsze przyznanie, że on istnieje, a po drugie nazwanie go po imieniu. No, więc o ile papieros jest widoczny i można go zobaczyć, o ile kieliszek alkoholu jest widoczny i można zobaczyć w ciągu paru godzin efekt przedawkowania tej substancji, o tyle z psychiką to nie jest taka prosta sprawa. O tyle psychika działa dużo wolniej i o tyle jest trudniejsza w związku z tym do, do tego, żeby się w niej Skutecznie i z sukcesem poruszać, czyli żeby opanowywać swoje demony. I po to jest tranquilum. Po to są psycholodzy, po to są psychiatrzy, jeśli to ma y, 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 również y, y, chorobową, chorobową przyczynę i wymaga leków. Krótko mówiąc, Masza jest kimś takim. Ale Masza nie jest ani psychiatrą, ani zawodowym psychologiem. Jest trochę taką wróżką, jest trochę taką postacią y, y, z niestego świata, jest trochę tajemnicza, jest bardzo dobra, ale ta jej bardzo dobrość jest podejrzana, bo nie wiadomo skąd się bierze i dlaczego się nazywa Masza. Skąd przyjechała, dlaczego tu przyjechała, jaki ma interes w tym, poza zarabianiem pieniędzy, żeby tu być. Ten ośrodek jest, proszę Państwa, piękny jak z marzeń. Każdy z nas w snach tak sobie wyobraża jakiś idealny ośrodek wypoczynkowy, jakieś idealne sanatorium. Gdzie jest pięknie, gdzie jest luksusowo, gdzie gra uspokajająca muzyka, gdzie podają nam fantastyczne śniadania, a każdemu co innego i każdemu trochę inny soczek rano. A w tym soczku są jakieś dodatki. Przyrządza je i zarządza. Jaki dodatek komu dodać, a każdemu z tych dziewięciu osób. Każdej z tych dziewięciu osób coś innego. Masza o tym decyduje. Coś się dosypuje. Czy to, co się dosypuje, jest bezpieczne? Z tymi sprawami dotyczącymi e, głowy, dotyczącymi umysłu, dotyczącymi tych najdelikatniejszych połączeń, Nerwowych. Jest, trzeba być bardzo ostrożnym. Bardzo trudno jest ustawić granicę, do której to jest bezpieczne, a poza którą już nie, jest niebezpieczne. Trudność polega na tym, że u każdego człowieka ta granica jest w trochę innym miejscu. Więc trudno tak zdefiniować jednoznacznie, dotąd tak, tam już nie, bo. Czasem można te granice przesunąć trochę dalej. I to właśnie próbuje zrobić Masza, dostosowując dawki swoich dodatków, nazwijmy to tak, według własnych obserwacji. Rozmawia ze swoimi gośćmi, pacjentami i stara się do nich dopasować nie tyle lek, ile stymulant, bo to ma być. To ma stymulować to ostateczne dojście do skonfrontowania się z demonem, pokonanie demona, wyzwolenie się od demona. Czy to jest legalne, to co ona robi? Mówią jej współpracownicy: To już może być nielegalne. A ona na to, ale to są mikrodawki. To, co jest mikrodawką, a co jest większą dawką, to też lekarze inaczej się o tym wypowiedzą, prawnicy inaczej, a urzędnicy, którzy będą patrzyli na to, co jest zapisane w rozporządzeniach i co podlega karze, a co nie podlega karze, powiedzą jeszcze coś innego. Co więcej, mogą to w ciągu naszego życia kilkakrotnie zmieniać, bo zdarzało już się tak. Że e, 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 były substancje, które dziś są narkotykami, a kiedyś były sprzedawane w aptekach i produkowane przez Bayera, czyli przez jedną z największych e, e, firm produkujących lekarstwa, i zapisywane, zapisywaną przez lekarzy. A dziś to jest przestępstwo, żeby używać taką substancję. Czyli, krótko mówiąc, to się może w ciągu życia zmieniać. To się w różnych krajach inaczej traktuje. W jednym kraju to, to już jest przekroczenie, w innym jeszcze nie. Mówię o tym wszystkim po to, żebyśmy znaleźli się trochę w położeniu maszy, która próbuje. Bardzo delikatnie i starannie, ale jednak posuwać się aż do granicy i aż przekraczać te granice. I w wypadku każdej z tych dziewięciu osób. Owo przekraczanie może przynieść inny skutek. Może przynieść skutek od razu usprawniający, od razu y, pomagający i może. Przynieść skutek szokujący. Może przynieść skutek szarpiący i niebezpieczny i zagrażający życiu. I na koniec, czy ona, masza, ma jakąś swoją osobistą potrzebę, żeby istnieć w tej zależności ze swoimi pacjentami? Bo często jest tak, że ludzie idą na psychologię albo zajmują się tymi sprawami, dlatego że kiedyś zainteresowali się nimi po to, żeby sobie pomóc. To oni byli swoimi pierwszymi pacjentami. Dlatego poszli na psychologię, dlatego założyli jakiś instytut, bo sami potrzebowali tej pomocy, a potem uzyskawszy ją i nauczywszy się czegoś. Postanowili się nie udzielić z innymi. Masza jest osobą wyjątkową. I muszę powiedzieć, że Nicole Kidman, której się teraz wiele zarzuca, przede wszystkim to, że operacje plastyczne zmniejszyły jej, jej, ekspresję jej twarzy. To znaczy no, twarz wyrównana, twarz yy, yy, pozbawiona yy, 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 zmarszczek, pozbawiona yy, o, możliwości obserwowania jej yy, yy, zmienności, yy, tego co się z nią dzieje w trakcie mówienia, że taka twarz, o której się czasem mówi, martwa, odbiera aktorce, yy, odbiera człowiekowi yy, możliwość. Yy, Ekspresyjnego komunikowania się. Ale po pierwsze, z Nicole Kidman nie jest aż tak, jak się o niej mówi. Ona zachowała jednak dużą jeszcze cały czas możliwość takiego intensywnego posługiwania się środkami aktorskimi, a po drugie, do tej roli akurat ta nieprzeniknioność postaci Maszy w wykonaniu Nicole Kidman świetnie pasuje, bo ona jest nieprzenikniona. Ale jak spojrzycie tak, jak ja teraz patrzę w Wasze oczy, jak spojrzycie w oczy Nicole Kidman, jako maszy w tym serialu Nine Perfect Strangers, dziewięcioro nieznajomych, to zrozumiecie, ile może aktor, aktorka zagrać oczami, jak można się w nich zgubić. I jednocześnie chcieć dalej mieć z nimi kontakt i czuć, wierzyć, że to może być dla mnie dobre, a czasem bać się panicznie, bać i chcieć uciec. Opowiedziałem Państwu o tym serialu, tak żeby nie opowiadać, co się w nim konkretnie dzieje, ale to, co Państwo słyszeli, to jest ten serial. To wszystko się w nim dzieje. Diabeł jest nas, w nas proszę państwa i my się musimy z tym diabłem demonem skonfrontować. Myślę, że to będzie wyjątkowo ciekawe i myślę, że nie raz Nicole Kidman Państwa zaskoczy, zresztą nie tylko Nicole Kidman, bo wśród tych dziewięciorga gości są fascynujące postacie, na przykład pisarka grana przez Melissę McCarthy. Pisarka, której kończy się Wena, która, która nie wie, co dalej ze sobą zrobić, która się gubie w gubi w życiu i która sama ma ze sobą problemy. Wielkie problemy i kompleksy i... I przyjeżdża z tym całym kłębkiem problemów, choć cały czas wydaje się być in control. Taka, że kontroluje sytuację, ona sobie da radę. No to zobaczą Państwo, jak to, wy wynik jak to wygląda w praktyce. A potem zobaczą Państwo e, Reginę Hall, która gra Carmel. E, no, taką dziewczynę, która wydaje się być przemiła i, i łagodna. A w niej całe stado demonów. I kiedy one wyrwał się z uwięzi, to wtedy nie ma żadnego tranquilum, tam tylko jest piekło. A dlaczego się wyrwał, i skąd się one wzięły, i czy wrócą, czy odejdą, zobaczą państwo w serialu. A także ci, którzy e, są personelem tego sanatorium, mają swoje problemy. I ich też będziemy śledzić, jak Manny Hasinto e, grany przez. E, e, znaczy, Mani Jacinto to jest aktor, a, a gra postać Mao, i jest dru, druga postać Delilah, dziewczyna, którą gra Tiffany Boone. To bardzo ciekawe role, i na samym początku nawet się nie spodziewamy, dokąd nas oni poprowadzą. A Luke Evans, który gra Larsa i który zaskoczy Państwa, znowu nie mogę powiedzieć czymś, ale ma w sobie niespodziewaną tajemnicę. I to taką tajemnicę, która może się okazać groźna dla maszyn. Więcej nie mogę powiedzieć. Teraz mogę tylko powiedzieć, jak oceniam ten serial. Więc najpierw Gong Tybetański, który o, nie może się doczekać, żeby dać głos. To będzie czysty ton po to, żeby, żeby uczciwie ocenić serial. Maszy by się to podobało. To w ogóle ten mój gong to jest taki trochę w klimacie, Ośrodka Tranquilum. Ja też czasami trochę się czuję jak masza wobec państwa. 7 na 10 daję temu serialowi. I zaraz napiję się z miedzianego kubka. To będą trzy łyki wody. O, jak maszy by się to podobało. Ja się, powinienem z nią y, zaprzyjaźnić. Znaczy, mówię o maszy, nie o Nicole Kidman, chociaż Nicole bardzo lubię. I mały gążek jeszcze, bo przechodzimy do części premium. A w części premium, jak Państwo wiedzą, opowiem o czymś z mojego życia, co przypomniało mi się w trakcie oglądania serialu Dziewięcioro Nieznajomych. Malutki gążek, ale szczery. Otóż. Kiedyś, proszę Państwa, jako młody człowiek, uczeń szkoły średniej, jeździłem na obozy organizowane przez Warszawską Zachętę, bo należałem do klubu przyjaciół sztuki, młodych przyjaciół sztuki, i, i wybierałem się na historię sztuki wtedy. I co roku jeździliśmy na obozy letnie. To się nazywało wakacje ze szkicownikiem. Jeździliśmy po Polsce, oglądaliśmy zabytki, szkicowaliśmy te zabytki, a wieczorami pokazywaliśmy to, co narysowaliśmy wcześniej, czyli urządzaliśmy taki wernisarz. Zaś po nim odbywały się bardzo ważne spotkania. Nazywaliśmy je psychodramami. Nas było tam około 20 mniej więcej. No to, był, to było takie ruchome tranquilum. I, yy, i w nocy umawialiśmy się, że no na kogoś tam wypadała, wypadał los, i ten ktoś zaczynał mówić, i umawialiśmy się, że odpowiemy trzy, zupełnie szczerze na trzy pytania, ale całkowicie yy, szczerze. To była odwaga, bo pytanie mogło być banalne lub bardzo dociekliwe. W nagrodę potem ta osoba, która odpowiedziała, mogła wytypować następną, która miała odpowiedzieć bardzo szczerze. Wiem, takie zabawy istnieją pomiędzy ludźmi, ale myśmy je traktowali śmiertelnie poważnie. I myśmy w pewnym momencie nocy, gdzieś tak koło drugiej w nocy, zaczynali już mówić, Niezwykle szczerze. Wchodziliśmy głęboko w swoje obawy, swoje lęki. Dotykaliśmy swoich demonków, jeszcze wtedy małych. A czasem to u młodych ludzi już są wielkie demony. Czasem to one nawet wyglądają na większe niż potem. Więc dotykaliśmy swoich demonów i poznawaliśmy się ale także nabieraliśmy zaufania do siebie. To było coś takiego, jak w zabawach z psychologami oni czasem mówią, żeby się ustawić w jeden za drugim, jeden za drugim i potem przewracać się do tyłu. To znaczy, po prostu lecimy do tyłu, i ta osoba, która stoi za nami, ma nas złapać, żebyśmy nie upadli do tyłu na, na ziemię, na, na plecy. A my całkowicie rezygnując sam, z kontroli sytuacji, z samokontroli, po prostu musimy uwierzyć, że ktoś nas złapie. To wy brzmi prosto. Ja z tym miałem ogromny problem. Z tej, yy, żeby zrezygnować z autokontroli, zrezygnować z tego, że w razie czego to sobie nogę wysunę i się podeprę i nie upadnę. Żeby tak upaść, żebym sam nie mógł sobie pomóc, żeby uwierzyć, że ktoś mi pomoże. To zabrało mi bardzo dużo czasu takie ćwiczenie. I takim ćwiczeniem były te nasze psychodramy. One mi się bardzo przydały, bo kilka lat później trafiłem na o Międzynarodowy Obóz Młodzieży organizowany przez UNESCO. I tam byli ludzie z różnych stron świata, były różne zajęcia prezentowane przez zagranicznych gości, poproszonych o to. I między innymi bardzo się zaprzyjaźniłem z taką dziewczyną, która przyjechała z Anglii i ona nam pokazywała coś, co. Wykłada w szkołach, co istnieje jako zajęcia w szkołach w Anglii. Nie wiem czy we wszystkich szkołach, ale w, tych, w tej szkole, w której ona uczyła, na pewno były zajęcia, które się nazywały drama. Nie psychodrama, tylko drama. I na czym one polegały? One polegały na tym, że uczyły ludzi ekspresji, żeby wyrażać swoje emocje żeby wyrażać swoje uczucia, żeby umieć się zachować w różnych sytuacjach, to znaczy na przykład publicznie występować. Były tam w związku. to było coś tak na, 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 na w połączenie psychologii i teatru. Za pomocą ćwiczeń teatralnych właściwie realizowane były takie potrzeby psychologiczne. I i też tam się bardzo w to wciągnąłem. I pamiętam, że na koniec tych spotkań, tych obozów były no, takie spotkania pożegnalne. I pamiętam szczególnie tam na tych obozach z y, 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 wakacjach ze szkicownikiem, gdzie, gdzie robiliśmy sobie psychodramy. Mieliśmy taki zwyczaj, że na koniec kupowana była książka taka sama dla wszystkich uczestników y, y, obozu, Jednego roku to była Alicja w Krainie Czarów, drugiego roku to były rozmówki polsko-bułgarskie. Sama książka nie miała wielkiego znaczenia. Ważne było to, co robiliśmy z tymi książkami. Mianowicie każdy podpisywał swoją książkę i puszczał pomiędzy wszystkich uczestników tego obozu, i oni mu się wpisywali. Na pamiątkę. Wpisywali się pomiędzy, y, po, pomiędzy akapitami tekstu. Bardzo często to było tak, że wybierany był, podkreślane jakieś zdania, wybierany jakiś rysunek, akapit i do tego dopisywany komentarz. Ale one w dużej mierze odwoływały się do tego, co się wydarzyło podczas psychodramy, co, czego się dowiedzieliśmy o sobie. I wtedy mam do dzisiaj te książeczki. I wtedy zauważyłem pewien fenomen dotyczący mnie. Dlatego tak bardzo wierzę w psychodramę, tak bardzo wierzę w patrzenie w oczy, tak bardzo wierzę w rozmowy, w, w, dziel w dzielenie się swoimi... Najważniejszymi przemyśleniami, nie takimi potocznymi, żeby było miło, żeby się pośmieszkować trochę ze sobą, tylko takimi najważniejszymi. Otóż najczęściej w tych wpisach, w moich książeczkach było napisane tak: Kiedy pierwszy raz Cię zobaczyłam, nie lubiłam Cię. Wydawałeś mi się zamknięty, wydawałeś mi się wyniosły, wydawałeś mi się kimś, kogo nie mogę polubić. Ale po obozie, po tych dwóch tygodniach i po tym jak Cię poznałam, zmieniłam całkowicie zdanie, bo jesteś innym człowiekiem niż mi się wydawałeś. A więc jakiś mój demon, który odstraszał ludzi w wyniku szczerości, do, zaczął ich dopuszczać do mnie. Zapamiętałem to że na tego demona mam sposób być szczerym. No ale jest jeszcze wiele innych demonów i właśnie o nich jest ten serial. Dziewięcioro nieznajomych. Siedem na dziesięć.